Kaczyński, trener Olimpii Grudziądz po meczu w Suwałkach. Zakończyło się rewisem 1-1 i prosimy pana o ocenę tego spotkania. Na pewno bardzo szkoda, że znowu w końcówce tracimy punkty, bo tak się działo w meczu ze Stargardem, kiedy dostaliśmy bramkę na 2-2, tak się działo w meczu z Garbarnią, kiedy Garbarnia strzeliła nam na 2-1, więc na pewno jest to niezadowalające, że po raz kolejny w końcówce wymykają nam się punkty. Na pewno wiedzieliśmy, w jakim miejscu jest Olimpia przed tym meczem, wiedzieliśmy, w jakim miejscu są Wigry. Dobrze przeanalizowaliśmy przeciwników, przeanalizowaliśmy naszą grę w kontekście naszych kilku ostatnich meczów. Wyciągnęliśmy wnioski. Uważam, że bardzo dobrze drużyna grała w defensywie przez 80 kilka minut, bo tak naprawdę nie dopuszczaliśmy przeciwników do jakichś bardzo groźnych, klarownych sytuacji. Oczywiście oni mieli te swoje sytuacje, aczkolwiek była dobra asekuracja, wsparcie defensywne przez szóstki naszych trzech stoperów. I dlatego mega szkoda, że w tym takim kluczowym momencie w końcówce spotkania tracimy bramkę, która tak naprawdę zabiera nam 2 punkty. Pewnie wielu przed meczem myślało, że remis będzie tutaj sukcesem, ale my wiedzieliśmy, że potrzebujemy 3 punktów. Zrobiliśmy naprawdę dużo, zwłaszcza w defensywie, żeby te 3 punkty zdobyć. Dlatego szkoda straconych 2 punktów w końcówce meczu. Teraz szczęśliwa podróż do domu, święta i co dalej w przypadku Olimpii? No zobaczymy, co będzie dalej. Na pewno potrzebujemy trochę czasu, żeby wyczyścić głowy, bo ten rok nie był aż tak bardzo dobry w naszym wykonaniu. Czy to runda wiosenna, czy jesienna. Ja tak naprawdę przyszedłem w listopadzie do zespołu. Od 10 dni przejąłem rolę pierwszego trenera, więc to jest bardzo krótki okres czasu, ale uważam, że szkoda ostatniego meczu z Kaliszem, gdzie straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry, gdzie również mieliśmy swoje sytuacje, dobrze broniliśmy. Dzisiaj zdobyliśmy punkt. Uważam, że w Kaliszu powinien być punkt, a dzisiaj 3, więc mielibyśmy 4 punkty i pewnie bylibyśmy poza strefą spadkową. Musimy odpocząć i wziąć się mocno do roboty, aby tą ligę utrzymać. Jak najwięcej punktów na wiosnę życzymy, no i zdrowych, wesołych świąt. Nawzajem zdrowych, wesołych świąt i powodzenia. Dawid Szulczek po meczu z Olimpią Grudziądz. No skończyło się niestety chyba na Was podziałem. No tak, wynik jest rozczarowujący, mimo tego, że to Olimpia prowadziła, jeśli chodzi o wynik spotkania. Natomiast no, prowadziliśmy grę, wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo złamać gdzieś tej szczelnej defensywy Olimpii. Mieliśmy kilka takich sytuacji, może nie stuprocentowych, ale mieliśmy możliwość oddania strzałów kilkukrotnie w polu karnym. No i sami sobie jesteśmy winni, że po prostu ten mecz skończył się podziałem punktów, bo mogliśmy też już wcześniej zdobyć bramkę i inaczej by się pewnie ten mecz potoczył. Natomiast no też pokuszę się o podsumowanie już całej tej rundy, bo nie ma decyzji co do meczu z Polkowicami, więc podsumujemy tą rundę. Pewnie z Polkowicami grać będziemy już wiosną, chociaż jeszcze to jest niepotwierdzone. Myślę, że za nami ta runda jest tak względnie udana. Co prawda początek był trochę lepszy, ta końcówka trochę gorsza, natomiast mieliśmy na pewno trudne momenty na początku pracy, bo trzeba to wszystko było poskładać i biorąc pod uwagę w tym momencie nasze miejsce w tabeli i tą liczbę punktów, to myślę, że to jest taki wynik, który przed rundą byśmy po prostu wzięli tutaj i byśmy byli z tego zadowoleni. Natomiast też choćby dzisiejszy mecz pokazuje, że jeszcze mamy duże rezerwy i musimy te rezerwy wyzwolić i uaktywnić inne jeszcze pokłady w zimę, żebyśmy później na wiosnę lepiej wyglądali i zdobywali jeszcze więcej punktów. Za nami naprawdę długie godziny pracy spędzone i na boisku, i przed komputerami, i w pokoju trenerów, w szatni, na sali odpraw. Moim zdaniem naprawdę widać, że tworzymy taki kolektyw i stworzyliśmy w tej szatni taką prawdziwą drużynę, taką rodzinną atmosferę też widać i też ta rodzinna atmosfera to na pewno są momenty i lepsze i gorsze jak w każdej rodzinie i się kochamy i się kłócimy i wszystko fajnie generalnie funkcjonuje i jestem naprawdę zadowolony z tego, co zrobiliśmy i z tego, jak funkcjonujemy. Odnośnie meczu jeszcze bym chciał tylko dodać, że być może trochę wcześniej mogliśmy zaryzykować i dać już jednego ze stoperów do przodu, bo rywal już w pewnym momencie nawet
gdzieś tam nas nie kontrował, tylko bardzo już nisko bronił. Natomiast wierzyliśmy w to, że któreś dośrodkowanie z kolei w końcu da nam bramkę. Niestety taki niefartowny ten rzut karny był przeciwnik, nie wiem, dwa razy w naszym polu karnym w tym meczu i akurat raz gdzieś tam sędzia dojrzał przewinienie. Natomiast też o naszym charakterze świadczy to, że zbieramy się do kupy szybko, mimo tych negatywnych emocji, odrabiamy stan meczu i jeszcze mogliśmy się pokusić o bramkę na 2-1. I myślę, że na tym bym zakończył. Ja tylko zapytam, wiem, że wcześniej będą jakieś zmiany w tej kadrze, jeśli tak, to co, kosmetyczne? Na pewno nie będzie żadnych rewolucji. Zmiany kosmetyczne są praktycznie co rundę, bo też są zawodnicy, którzy chcą więcej grać i na pewno nie będzie tak, że z tym składem, który dzisiaj siedzi w szatni, spotkamy się wszyscy w styczniu, natomiast na pewno nie będzie dużych roszad i będziemy pracować i doskonalić to, co już wypracowaliśmy. Ja tak ze swojej strony jeszcze chciałem tylko podziękować wszystkim naszym kibicom i tutaj pracownikom klubu za to, jak to wszystko funkcjonowało w tej rundzie i w tym półroczu, w którym ja tutaj miałem przyjemność pracować. No i też chciałem podziękować naszym rodzinom, bo dużo cierpliwości i poświęcenia z ich strony wymagało to, żebyśmy mogli tutaj trenować, pracować i też wiem, jak to wygląda z perspektywy chociażby mojej rodziny, gdzie nie mam niedługiej godziny w domu, także dziękujemy naszym rodzinom za tą cierpliwość i teraz będziemy mieli dla nich trochę więcej czasu. Dobrze. Abstrahując od meczu z Górnikiem Polkowice, jeszcze nie wiemy, ale właściwie idą święta. Ostatnio tak kibice i wy jesteście oddzielnie. To proszę może przed świętami dla kibiców, czego pan chciałby życzyć do kamery? No myślę, że na pewno chciałbym życzyć w szczególności wesołych, ale w szczególności zdrowych świąt, bo wiemy, jaki jest teraz czas, więc dla wszystkich naszych fanów w szczególności zdrowych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Mam nadzieję, że spotkamy się na Zarzeczu w przyszłej rundzie i jesteście nam potrzebni, co pokazały ostatnie wyniki domowe u siebie. Jak mówię, bawiasz piłkarz Ligier po meczu z Olimpią Gdańską, skończyło się remisem. Jak oceniasz ten mecz? Na pewno nie tak sobie wyobrażaliśmy zakończenie rundy w Suwałkach. Taki troszeczkę dziwny mecz, tak? Bo z jednej strony mieliśmy praktycznie wszystko pod kontrolą, a z drugiej strony gdzieś takie pojedyncze błędy powodowały, że dawaliśmy nadzieję Olimpii. Co do bramki, to według mnie z boiska karny mocno wątpliwy, ale to nie zmienia faktu, że po prostu mieliśmy tyle sytuacji, że mieliśmy ten mecz zamknąć nawet w pierwszej połowie i nie zajmować się tak tym, co dzieje się na boisku w stosunku do arbitrów i wina leży tylko i wyłącznie po naszej stronie, bo gdybyśmy strzelili 3 bramki, 2 w pierwszej połowie, 1 w drugiej, sytuacje na to były. Nikt by się kompletnie nie zastanawiał, czy był karny, czy nie i czeka nas teraz dłuższa przerwa, bardzo dużo pracy. Mogła ta sytuacja być lepsza, ale jest dobra. Nie ma co zwieszać głów i od pierwszego treningu zwarci i gotowi będziemy pracować nad tym, żeby wiosna była jeszcze troszeczkę lepsza. No to może być strata do pozycji premiowanej awansem, 5 punktów, tak? To rzeczywiście dobra sytuacja? Myślę, że przed sezonem, gdyby ktoś powiedział, że Pigry będą na 3. bądź 4. miejscu i będą miały 5 punktów straty do miejsca premiowanego awansem i w zanadrzu zaległy mecz do drużyny, która jest przed nami, to myślę, że w ciemno by to każdy tutaj wziął. Sytuacja jest taka tylko i wyłącznie z naszej winy, bo gubiliśmy punkty tak dzisiaj po nieskutecznej grze bądź po naprawdę prostych indywidualnych błędach i musimy się na tych skoncentrować, żeby wiosną było tego zdecydowanie mniej i kontynuować pasę zwycięstw taka, jaka była na początku rundy. Gracie od dłuższego czasu bez kibiców, idą święta. Jest okazja do kamery, Bartłomiej, żeby złożyć się. Przede wszystkim chciałem dzisiaj podziękować grupie, która przygotowała boisko do meczu, ponieważ boisko było bardzo dobrze przygotowane, a jeszcze godzinę przed meczem było bodajże między 5 a 10 cm śniegu. Bardzo serdecznie dziękujemy. W imieniu drużyny chciałbym złożyć serdeczne życzenia
zdrowych i wesołych świąt wszystkim kibicom Wigier. Mam nadzieję, że spotkamy się na wiosnę i dopniemy i wspólnie będziemy się cieszyć po ostatniej kolejce z upragnionego celu i mam nadzieję, że po ostatniej kolejce będę w zdecydowanie lepszym humorze niż dzisiaj. Czekamy na Was na stadionie, czujemy Wasze wsparcie i do zobaczenia.